Panama jest państwem w Ameryce Środkowej. Stolicą kraju jest miasto o tej samej nazwie. Zwiedzanie Panamy rozpoczynamy od miejsca leżącego niedaleko od wejścia do Kanału Panamskiego od strony Pacyfiku. Republika Panama ma 78 200 km² i liczy około 3 800 000 mieszkańców. Jest tu Most Ameryk, który symbolicznie spina lądy obu kontynentów amerykańskich, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej. Jest to most drogowy oddany do użytku w 1964 roku. Ma 1654 metry długości i wznosi się 61 metrów nad poziomem wody. Kolejny statek przepłynął kanałem panamskim z Atlantyku na Pacyfik. Jedziemy teraz groblą Amador, usypaną ze skał wydobytych podczas budowy kanału panamskiego, by z niewielkiej wysepki obejrzeć panoramę nowoczesnej części miasta Panama. Jesteśmy w miasteczku Balboa, które do 1979 roku wchodziło w skład strefy kanału panamskiego i było kontrolowane przez Stany Zjednoczone. Budynek administracji kanału panamskiego z 1914 roku. U stóp budynku wzniesiono pomnik na cześć George'a Washingtona Goethalsa, który był głównym inżynierem kanału. Zmierzamy do systemu śluz Miraflores, znajdujących się na kanale od strony Pacyfiku. Będziemy tu obserwować przeprawianie statków. Właśnie wszedł do śluzy kolejny statek, a w oddali oczekuje następny. Kanał panamski jest jedną z najważniejszych dróg morskich świata. Jego długość wynosi 81,6 km. Budowę kanału ukończono w 1914 roku i umożliwił on skrócenie drogi np. z San Francisco do Nowego Jorku o 14,5 tysiąca km. Przez 75 lat strefa kanału panamskiego była pod jurysdykcją amerykańską i przekazanie jej Panamie nastąpiło w 1999 roku. Po
całkowitym zamknięciu wrót śluzy statek zostanie podniesiony na wyższy poziom. Tu wyraźnie widać, że statek jest już wyżej niż po wpłynięciu do śluzy. Wypełnienie komory śluzy następuje w ciągu 8 minut. Śluza Miraflores jest dwustopniowa i statki są w niej podnoszone o 16,5 metra. Statek, który obserwujemy, wpływa teraz do drugiej komory śluzy. Zostanie ponownie podniesiony i wypłynie na otwarte wody. Jeden statek dotarł prawie do końca przeprawy przez śluzę, a do jej leżących równolegle komór wpływa następny. Zadaniem elektrycznych lokomotyw towarzyszących statkowi nie jest jego holowanie, lecz dokładne utrzymywanie w osi śluzy, by nie dochodziło do ocierania się statku o jej ściany. Wymaga to dużej precyzji, gdyż odległość burty największych statków od ściany śluzy wynosi około 70 cm. Ten statek już ukończył przeprawę przez śluzę i płynie do swojego docelowego miejsca. Wrota śluzy mają prawie 25 metrów wysokości i 2 metry grubości. Szerokość śluzy wynosi 33,5 metra. Dlatego przez kanał do 2016 roku mogły przeprawiać się statki o szerokości do 32 metrów 30 cm, o długości nie przekraczającej 294 metrów i o zanurzeniu do 12 metrów. Statki odpowiadające tym wymogom wymiarowym nazywane są Panamaxami. Nie mogły z kanału korzystać większe jednostki. Po wybudowaniu dodatkowych, szerszych śluz od 2016 roku przez kanał mogą płynąć statki o szerokości do 49 metrów i długości do 366 metrów. W niewielkim muzeum przy śluzie Miraflores można obejrzeć film prezentujący w przyspieszonym tempie przeprawę statków przez śluzy.
nad śluzy Miraflores przenieśliśmy się do historycznego centrum Panamy, Casco Viejo. Zachowały się tu architektoniczne obiekty z czasów kolonialnych. Dzielnica Casco Viejo powstała w drugiej połowie XVII wieku. W 1997 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przed nami w strugach tropikalnej ulewy katedra metropolitalna przy Placu Niepodległości. Budowę katedry rozpoczęto w 1668 roku, a w pełni ukończono w 1796. W 2003 roku katedrę poddano gruntownej renowacji. Ze Starego Miasta roztacza się rozległy widok na współczesne centrum Panama City. Rzymskokatolicki kościół świętego Franciszka z Asyżu przy placu Bolivara został wybudowany na początku XVIII wieku. Dwukrotnie został zniszczony przez pożar w 1737 i 1756 roku. W pełni został odbudowany w 1998 roku. Pomnik Szymona Bolivara na placu jego imienia. Bolivar był przywódcą walk o wyzwolenie krajów Ameryki Południowej spod panowania Hiszpanów. Odrestaurowany Pałac Bolivara, obecnie siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panamy. Pałac Chapli, który jest oficjalną rezydencją prezydenta Panamy. Nazwa pochodzi od Chapli spacerujących swobodnie po dziedzińcu pałacu. Jeszcze jeden rzut oka na drapacze chmur w centrum Panamy. Opuściliśmy Stare Miasto i przez współczesne centrum Panamy jedziemy do tak zwanej Starej Panamy. Oryginalny biurowiec F&F Tower o wysokości 243 metrów.
Panama została założona w 1519 roku przez konkwistadora Pedro Davila. Stara Panama to stanowisko archeologiczne obejmujące pozostałości pierwotnego zespołu miejskiego Panama, będącego najstarszą osadą europejską na kontynencie amerykańskim od strony Pacyfiku. Miasto zostało zniszczone w wyniku ataku pirata Henry'ego Morgana w 1671 roku. Odbudowano je na terenie leżącym około 8 km stąd. Wieża katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Widok na ruiny Starej Panamy z wieży katedry. Ruiny sąsiadują ze współczesną miejską zabudową. Wieża katedry i pozostałości jej murów. Widokiem na ruiny starych zabudowań klasztornych kończymy nasz pobyt w Panamie. Kostaryka ma 51 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy około 5 milionów mieszkańców. Po przelocie z Panamy do stolicy Kostaryki San Jose udaliśmy się do czynnego wulkanu Poás. Wulkan znajduje się w strefie lasów mgielnych i niewiele udało się nam zobaczyć. Wulkan ma 3 kratery i wznosi się na wysokość 2708 metrów. Wokół niego utworzono park narodowy. Dotarliśmy do głównego krateru, ale możemy pokazać tylko ujęcia z plakatów dostępnych w Centrum Obsługi Zwiedzających. Malownicze widoki, które nam towarzyszą w drodze na plantację kawy. Przyroda jest niewątpliwym bogactwem Kostaryki. Szacuje się, że rezerwaty przyrody i systemy parkowe obejmują 26% powierzchni kraju. Jesteśmy na jednej z licznych w Kostaryce plantacji kawy. Znawcy twierdzą, że kostarykańska kawa jest jedną z najlepszych na świecie. Przez wiele lat był to główny produkt eksportowy, a obecnie zajmuje 3. miejsce. Kostaryka produkuje ponad 100 tysięcy ton kawy rocznie, wyłącznie arabiki, gdyż uprawa robusty jest od 1988 roku prawnie zakazana. Rząd uważa bowiem, że tańsze odmiany kawy mogą zaszkodzić wypracowanemu przez lata prestiżowi kraju
jako znanego i cenionego eksportera kawy. Z plantacji kawy przenieśliśmy się do San Jose. Stolica Kostaryki liczy około 350 tysięcy mieszkańców. Miasto zostało założone w 1737 roku, a stolicą jest od 1823 roku. Katedra metropolitalna pod wezwaniem świętego Józefa wybudowana w 1871 roku. Sklepiony strop jest podparty na całej długości dwoma rzędami żłobionych kolumn. W ołtarzu głównym umieszczono drewnianą figurę Chrystusa. W 1983 roku katedrę wizytował papież Jan Paweł II. Teatr Narodowy Kostaryki zbudowany pod koniec XIX wieku w stylu neoklasycznym. Regularnie odbywają się tu koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Po piersie Chopina przed frontonem teatru. Foyer Teatru Narodowego. Po krótkiej wizycie w teatrze idziemy do Muzeum Prekolumbijskiego Złota. Muzeum mieści się w podziemnym budynku i należy do Banku Narodowego Kostaryki. W muzeum prezentowana jest archeologiczna kolekcja obejmująca prawie 3600 eksponatów, w tym 1586 złotych i 1992 ceramiczne. Po krótkim spacerze po okolicy wieczorem odjeżdżamy z San Jose na nocleg na wybrzeżu Pacyfiku. Jesteśmy w ośrodku wypoczynkowym Punto Leona nad Pacyfikiem. Już przy śniadaniu towarzyszą nam ostronosy. Są tu także małpy. Właśnie jednej udało się podkraść banana ze stolika. Na terenie ośrodka jest też motylarnia.
Do ośrodka przylega biała, piaszczysta plaża. W wodzie nie brakuje ryb, co ściągnęło tu całe stado pelikanów. Nie brakuje chętnych do uprawiania aerobików w wodzie. Przejeżdżamy przez niewielki półwysep, by popatrzeć na Pacyfik od innej strony. Tutaj też towarzyszą nam wszędobylskie ostronosy. Żywią się one owadami, drobnymi kręgowcami i owocami. Po zapadnięciu zmroku wybraliśmy się na podglądanie nocnego życia dżungli. Tutaj przy ścieżce leży gotowy do ataku jadowity wąż. Nie odważyliśmy się przejść koło niego. W drodze na północ Kostaryki zatrzymujemy się na moście nad rzeką Tarcoles, by poobserwować aligatory. W rzece Tarcoles występuje jedna z największych populacji aligatorów na świecie, licząca około 25 tysięcy tych zwierząt. Aligatory osiągają od 2,5 do 5 metrów długości. Żywią się głównie rybami, ale nie pogardzą ssakiem. W kolejnym postoju trafiamy na papugi rodzaju ara. Charakteryzują się bardzo długim ogonem, kolorowym upierzeniem oraz dużym, haczykowato zakończonym dziobem. Ara żółtoskrzydła. A tutaj pozuje ara ararauna. Thank you.
długość ciała tych papug wynosi od 46 do 95 cm, a waga od 30 dekagramów do ponad 1,5 kg. Jest tutaj także tukan ze swym imponującym dziobem. Ary łatwo się oswajają, a niektóre mogą nauczyć się naśladowania ludzkiej mowy. W niewoli dożywają nawet do 65 lat. W dalszej drodze zatrzymujemy się na chwilę na końskim pikniku. Hotel niedaleko jeziora Arenal, przypominający architekturę spotykaną w Alpach. Właściciel wybudował 3-kilometrową kolejkę dowożącą gości do obrotowej restauracji nad jeziorem. Jezioro Arenal o powierzchni 80 km kwadratowych, największe na Kostaryce. Nad jeziorem wznosi się wulkan Arenal, niestety przysłonięty chmurami. Jest najbardziej aktywnym wulkanem Kostaryki. W Parku Narodowym wulkanu Arenal można zwiedzać las deszczowy, poruszając się po mostach wiszących pod koronami drzew. Nie zważając na padający deszcz, wyruszamy na taką wyprawę. Liany z czasem uduszą to drzewo. Oryginalnie wyglądające korzenie podporowe ukośnie wrastające w podłoże. Ich zadaniem jest stabilizacja rośliny na podmokłej glebie. Za liściem leży niewielka jadowita żmija.
wchodzimy na most zwany Mrowisko o wysokości prawie 30 metrów. Ten most jest podwieszony na wysokości 45 metrów nad poziomem gruntu. Mimo kiepskiej pogody, wysoko między gałęziami udaje się wypatrzeć małpę zwaną wyjcem. Niedaleko wulkanu Arenal leży miasto La Fortuna, liczące ponad 15 tysięcy mieszkańców. Miasto zostało założone w latach 30. XX wieku. Wokół miasta są liczne gorące źródła o temperaturze od 30 do 50 stopni. Kościół de la Fortuna de San Carlos. Przy śniadaniu następnego dnia towarzyszą nam liczne ptaki. Na drzewie nieco dalej usadowiły się iguany.
takie scenki można by obserwować godzinami, ale pora ruszać dalej. Popłyniemy rzeką Frio przez rezerwat przyrody Canio Negro aż do granicy z Nikaraguą. W górze pojawił się czepiak. Widać, jak wykorzystuje długi, chwytny ogon do przytrzymywania się gałęzi. Wężówka, ptak żywiący się rybami. Jej długość ciała sięga 1 metra. Skrzydła mają do 130 cm rozpiętości. Na gałęzi widać bazyliszka, to jaszczurka prowadząca na drzewny tryb życia. Może osiągać długość od 50 do 90 cm. Leniwiec trójpalczasty prowadzi na drzewny tryb życia i jest roślinożercą. Żyje samotnie, a każdy osobnik zajmuje terytorium około 6,5 hektara. Ma mocne kończyny opatrzone długimi pazurami, na których porusza się, zwisając z gałęzi drzew grzbietem w dół. A tu kolejny bazyliszek. Trójkątny płat skórny na głowie wskazuje, że to samiec. W rzece Frio żyją też kajmany. Czasami trudno je wypatrzeć między zwisającymi nad wodą gałęziami. Thank you.
Dalej nie popłyniemy. Tu jest bowiem granica między Kostaryką i Nikaraguą. Kończymy nasz rejs po Rio Frio. Zatrzymaliśmy się przy kolonii legwanów, leniwie rozłożonych na przydrożnych drzewach. Legwan albo iguana to duża, nadrzewna, roślinożerna jaszczurka. Iguana dorasta zwykle do 1,5 metra, ale można spotkać osobniki nawet dwumetrowe. Legwany są jajorodne. Samica składa od 20 do 70 jaj i po złożeniu opiekuje się nimi. Fałd skórny na podgardlu jest pomocny w termoregulacji, odgrywa też rolę w zalotach i wzmaganiach terytorialnych. Grzbiet legwana pokrywa rząd kolców służących do ochrony przed drapieżnikami. Mają bardzo ostre zęby, które z łatwością mogą szatkować liście, a nawet przeciąć ludzką skórę. Po południu relaksujemy się w gorących źródłach Tabacón. Strumienie płynące przez ośrodek są podgrzewane przez czynny wulkan Arenal. Ośrodek Tabacón ma 5 różnych źródeł o temperaturze od 25 do 50 stopni. Cały rozległy teren jest starannie zagospodarowany.
Czas płynie nieubłaganie. Zapadł już wieczór i pora opuścić ten rajski zakątek. To już ostatni dzień pobytu w Kostaryce. Zatrzymaliśmy się nad niebieską rzeką Rio Celeste, która swój kolor zawdzięcza zawartym w wodzie minerałom. Kończy się pierwsza część naszej relacji z podróży po Ameryce Środkowej. To trzecie co do wielkości miasto Kostaryki, liczące prawie 70 tysięcy mieszkańców. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Mario Caniasa Ruiza. Stąd odjeżdżamy na granicę z Nikaraguą.